Dzień piąty. Spójrz, mam tu opatrunki. Opatrzmy tę ranę. Ta noc była spokojna. Bruno wrócił do nas, udzieliwszy pomoc rannemu. Okej. Paweł jest bardzo głodny. Marko zmęczony na pewno. Biegnij. Tutaj też zmęczony. Paweł też zmęczony. Paweł bardzo głodny jako jedyny. Niech zje. Lekko chory ranny, ale zadowolony. Jedz, jedz, jedz. Głodny jest teraz. To był niezły dzień. No, czy ja wiem? Okej, wiesz co? Weź sobie te leki, co mają szansę jakoś tam 50% zadziałanie. No, trzymamy kciuki. Bierze leki. Lekko chory. Okej. Miejmy nadzieję, że zadziałają. Zadowolony, zmęczony. Głodny. Wszyscy głodni. Teraz już jesteśmy zdesperowani. To co? Głowa mi pęka. Fotel. Krzesło. Dzięki niemu poczujemy się lepiej w tych trudnych czasach. Radio. Radio 2, 7... Wychodzę stąd. Może jakiś upgrade? Nie, 30 aż części. Drewno, 15. A tutaj? Metalurgiczny? 30 i 15 też. O, łopata! Bomba nareszcie! Kimają, kimają, zmęczony, zmęczony. W końcu przytrafiło nam się coś dobrego. Cieszę się, że oni się cieszą. Jeszcze Marko tutaj ma coś. Musimy zapewnić wszystkim odpowiednią ilość jedzenia. Paweł wykonał łopatę. Pięknie, jeszcze wytrych może. Dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj zaraz dokopiemy się. Ciekawe, co tam za skarby są. Niedługo to się skończy. Wszystko będzie dobrze. Jakie wysokie morale. Podoba mi się to. Dawaj, łopata. No, dość już się wyspałem. Głodny, zadowolony. Co my tutaj mamy? Tutaj pootwierane. Tak. A tu na górze? Bo coś mam wątpliwości, czy na pewno to otwarte. O! O, można normalnie otworzyć. Biżuteria na wymianę, super! O, jaki dar. Dar z nieba. To był niezły dzień. Dawaj, w kimę. Tutaj tak niewiele więcej zrobią. No i niestety. Czyli wszystko spenetrowaliśmy. Jeszcze coś zostało. Okej, Marko. Głodny, zadowolony. Coś musimy koniecznie z tym zrobić. Będzie coraz gorzej. Cokolwiek? Nie. Broń? Drewna i drobiazgów brakuje. A, i elementów broni. Nóż. To usiądź sobie. I co? To koniec będzie. Nic więcej tutaj nie zrobimy dzisiaj. Szkoda. Ale lipa z tym domem. Wcześniej też spróbujmy, tam byliśmy. No i było to samo.
Dobra. Koniec dnia. Noc. Zadowolony. Marco szuka zapasów. Bruno będzie na straży. Głodny, lekko ranny. Lekko chory, lekko ranny. Lepiej, żeby spał w łóżku. Dobra. Nowe. Trzy nowe miejsca. Jedzenie, bardzo dużo. Niebezpieczeństwo, niestety. Bardzo dużo broni, części, leki, materiały. Ta stara kamienica należała niegdyś do pewnego starszego małżeństwa i ich syna. Uciekli jednak, nim rozpętało się oblężenie. Krążą plotki, że kręcą się tam podejrzani osobnicy uzbrojeni po zęby. Jeśli mamy tam iść, musimy mieć się na baczności. Tutaj też niebezpieczeństwo, ostrzelana szkoła. Ogień z moździerzy uszkodził szkołę. Ostatnie zajęcia odbyły się tu dawno temu. Niedawno budynek zajął oddział rebeliantów. Być może pohandlują z nami. Jedzenie dużo. A hotel? Też dużo jedzenia? Zachować ostrożność. Najlepiej wygląda z tych wszystkich. Tutaj 15% z zacisznego domu wzięliśmy. Okej, hotel. Niewielki, acz luksusowy hotelik, będący niegdyś własnością biura podróży Pogoren. Obecnie zajmują go uzbrojeni bandyci. Co jakiś czas z budynku dochodzą wrzaski. Lepiej trzymać się od tego miejsca z daleka. Zachować ostrożność. Dobra, jesteśmy zdesperowani. Bardzo dużo jedzenia? No, w sumie. To jeszcze niebezpieczeństwo. Możemy spróbować poszukać zapasów w opuszczonym skrzydle budynku, o ile uda nam się przedostać przez zamieszkaną część. Mamy jakieś szanse. Spróbujmy. W takim razie, biorę łopatę, która już trochę jest zużyta. Wytrych. Niewiele więcej. Mogę ewentualnie wziąć bandaże. To wezmę jeden. Jak Marku nam zginie, to będzie słabo. Fajki biorę. Na wymianę. I też leki. Biżuteria, no tak. To w takim razie rezygnuję z dawania im opatrunków. Dobra. Szukamy. Tak, to pewnie i tak się użyje. Okej. To właśnie stąd dochodzą odgłosy wystrzałów. Lepiej mieć się na baczności. Oho, tam ktoś chodzi. Cicho. Lezie tu przez podwórko. To chyba nie bandyci. A to Menda. Czego od nas chce? To chyba nie bandyci. Dobra, bierzemy cokolwiek się da. Spokojnie. Jedzenie. To też nie najgorsze. Złazimy tam? Nie bardzo się da. Krata. Bez piły się nie przedostanę. Ufu. Tam ktoś jest. Strzały chyba było słychać. Mogę przeszukiwać podczas walki. No zobaczmy. Cicho. Może uda coś jeszcze zabrać. Tutaj, na górze? Jest ktoś? Nie ma? Aha. Tam wyżej jest. Tutaj byśmy mogli wskoczyć chyba. Mam tu coś, co powinno pomóc na te zamknięte drzwi, ale nie chcę tego używać na razie. Skocz. O,
Strzały rzeczywiście. A tutaj? Jest nadal ktoś. Skrzynka z amunicją. Ktoś jest na dole też. Chodź mu może szybko. A, szczur. Okej. A tam da się przejść? O ile nie zastrzeli nas. Okej. Jak tutaj zniknie, to wejdziemy. Ja chciałbym pohandlować. Ale cóż. A zjeść szczura można? Uch, magnata. Nie chowaj się. Pięknie. Jest szczur. Nie da się łopatą zabić. A szkoda. Co to jest? Aha, zza winkla. Można by spróbować jakoś... Pokaż się. Ej, my tu już głodujemy. Nie, wyszedł tędy. Lepiej to sprawdzę. Uch, fu. Okej. Poszli tam. Świetnie. Właśnie tu na górę. Poradzi sobie. Super. Moglibyśmy zajrzeć najpierw. Nie ma nikogo. Idziemy z koksem. Dobra, tym razem kradniemy. Jesteśmy zdesperowani. Własność prywatna. Cóż. Leki. Pięknie. Jedzenia nam trzeba. Czy ktoś dotykał drzwi? Dziwne. Okej. Dobra, mamy leki. Ale co nam leki, jak jedzenia nie ma? Muszę wziąć leki z szafki w łazience. Ktoś jest w środku. Bandyci. My? Jesteśmy bandytami. Okej, chodźmy w takim razie w drugą stronę. Spadamy! Marko wrócił. Źle się czuję z tego powodu, co zrobiłem.